Historia pani Haliny ze Skołoszowa jest bardzo dramatyczna. Kobieta samotnie wychowująca dziecko znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dom, w którym mieszka ze swoją 13-letnią córką, grozi zawaleniem. Brak wody, kanalizacji i dziurawy dach odbiera im chęć do życia. Małżeństwo to rzecz święta. Naprawdę nie chciałam tego rozwodu, ale jak miałam żyć? Jako kto? Mówił o mnie źle. Żeby właśnie ci ludzie myśleli, że właśnie naprawdę ja taka jestem i dzieci, dlatego on mnie zostawił. To widziały tylko ściany. Naprawdę Pan Bóg, co w tym domu się nie rozdziała. Nie wiem, skąd taką siłę miałam, ale do wszystkiego trzeba dojrzeć i do tego rozwodu też dojrzałam. Bo on robił wszystko, i żeby mnie zostawić, a ja w odwrotnym kierunku szłam. I właśnie dlatego też jestem teraz w takiej sytuacji. Kiedy szwagier mi powiedział, że jakbym 10 lat temu wcześniej zrobiła porządek, to bym teraz nie znalazła się w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Ale ja wtedy nie potrafiłam do tego dorosnąć, dojrzeć. Musiało już minąć tyle czasu. Brak środków finansowych nie pozwala na jakikolwiek remont czy postawienie choćby prowizorycznego domku, w którym poczułaby się bezpiecznie, miała ciepłą wodę i schronienie. Mimo takich trudności nigdy nikogo nie prosiła o pomoc, bo bardzo się tego wstydziła i tylko dzięki koleżankom i kolegom z pracy jej sytuacja ujrzała światło dzienne. Iwaneczko spotkałam przypadkiem na przystanku, kiedy z małą roczną Łucją jechała sprzedać orzechy do Jarosławia. Wtedy właśnie spotkałam ją chyba po raz pierwszy od 10 lat naszej znajomości. Ujęła mnie jej bieda, brak rękawiczek u niej i u dziecka. Wzięłam ją wtedy do sklepu, kupiłam od niej te orzechy i tak zaczęła się pomoc moja bezinteresowna dla Halinki. Jest to bardzo dobra kobieta i uważam, że trzeba jej pomóc i nie osądzajmy jej pod względem jej życia, ponieważ chciała żyć tak, jak jej Pan Bóg kazał, czyli pełna rodzina z dziećmi. To, że mąż był taki, jaki był, miał jakieś tam problemy, no nie wyrzuciła go, bo Kościół nakazuje, abyśmy walczyli z tym alkoholizmem, prawda? A ona próbowała go nawrócić na dobrą drogę. Po prostu chciała mieć pełną rodzinę, tylko czasami nie zawsze się udaje. Ponieważ mąż ją zostawił, została sama z dziećmi, w maleńkim domku, bez środków do życia, bez toalety. I jak wszyscy sąsiedzi wiedzą i przyjaciele, jak wygląda ten dom, to czasami może nie warto odwracać głowę, tylko popatrzeć się, że tam jest kobieta, która na przykład nie ma węgla, nie ma drzewa, które na przykład na święta wielkanocne brakowało jajek, czy na święta Bożego Narodzenia nie było co jeść. I być może gdyby nie pomoc przyjaciół, ludzi bezinteresownych, którym na przykład ja dzisiaj zawdzięczam bardzo wiele, ponieważ poprosiłam ich o pomoc, jest to moja przyjaciółka Asia, są to moje koleżanki, które bezinteresownie po prostu zrobiły przegląd w domu, w szafkach, w kuchni i taką pomoc właśnie jej dałyśmy. Potem włączyła się w pomoc jeszcze inne osoby typu Ania Huk, która jej bardzo wiele zawdzięczam, która właśnie cała ta akcja medialna jest i dzięki niej myślę, pomożemy tej Halince stanąć na nogi, ponieważ jest warto i nie warto też odwracać głowy od ludzi, tylko dlatego, że są biedni. Chcielibyśmy bardzo, bardzo pomóc dwóm mamom, które mieszkają w Skołoszowie i które nie ze swojej winy, z przyczyn losowych, znalazły się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji życiowej. Mam tutaj na myśli panią Małgosię Kwokę z szóstką dzieci, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, i drugą mamę, panią Halinkę Iwaneczko i jej córkę Łucję. Bardzo wierzę w to, że ich historie sprawią, że bardzo wiele osób pomoże, że otworzą serca i marzenie tych dwóch mam o domu, o godnym życiu na co dzień dla ich dzieci po prostu się spełnią. Myślę, że warto, że trzeba tym mamom pomóc ze względu na dzieci i ze względu na to, że los tak sprawił, że muszą borykać się dzisiaj same z bardzo poważnymi problemami.
Wiem, że wiele osób już zainteresowało się sytuacją tych mam i pani Małgosi, i pani Halinki, i wierzę, że w tym roku uda się spełnić ich dwa marzenia, wspaniałe marzenia o domu, o domach dla ich dzieci, gdzie będą mogły godnie żyć ze swoimi dziećmi, gdzie będą się mogły rozwijać i wejść w życie z energią i będą sobie w życiu radzić. Kiedy wyprowadziłam się z domu, było mi bardzo przykro i źle się z tym czułam, że mama musi dźwigać wodę. Do tej pory nie mogę przyzwyczaić się do warunków, w których mieszkam u teściów, bo są to dla mnie cudowne warunki. Mama tutaj dźwiga wodę, też jak tutaj mieszkaliśmy, zawsze ją dźwigaliśmy. Nie mieliśmy łazienki, ale o to zadbał nasz tato, który nas oczerniał. Oczerniał naszą mamę, choć nie była to prawda. Ja nie pracuję, pracuje tylko mój mąż. Nie jestem w stanie pomóc mamie finansowo ani siostrze, ale wierzę w to, że są dobrzy ludzie, którzy pomogą jej i pomogą siostrze, bo ona nie zasługuje na taki los. Moim marzeniem jest dom, w którym będzie łazienka, w której będę mogła się wykąpać, a także, żeby iść do szkoły plastycznej, na wydział fotografii, ale do tej szkoły trzeba aparat, na który niestety nie będę miała pieniędzy. Wójt gminy Radymno stara się pomóc, lecz jak twierdzi, obejmując urząd przed rokiem, nie przypuszczał, że tak wiele rodzin w gminie potrzebuje pomocy. Jeśli w jakiś sposób będę mógł pomóc tej kobiecie i jej córce, to na pewno nie odmówię.